Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. Sprawdziłem sobie przy okazji, czy nie mam żadnych kolejnych zadań. Co to za ściny? Podobało mi się to. Ale dobra, mamy do przebiegnięcia aż 1200 metrów. Czyli no ponad przejdzie z kilometr. No, dla takiego Arno nie będzie problemu, myślę, zrobić takie zadanie. Już w sumie nieraz przebiegałem takie odległości. W sumie w Śródziemiu Cień Mordoru podobnie jest, że musimy tyle i tyle przebiec. Ale to są akurat kroki tam w Śródziemiu, liczone jako kroki, niż bardziej w metrach, ale w sumie nie ma to jakoś większej różnicy. Zobaczymy, jak ta kolejna misja będzie wyglądała. Szczerze chciałbym porobić jakieś poboczne misje, ale na razie nic nie ma takiego w miarę interesującego. Dlatego przejdziemy właśnie sobie do tych już fabularnych. Jak jednak zdobędziemy tę ostatnią piątą, nie wiem, diamentową bryłę, wtedy możemy myśleć o tym, żeby w ogóle jakoś wzmocnić naszą sytuację. Uratowałem? Uratowałem, dobra. Tu macie mi za co dziękować. Wam pomogłem. Teraz skacz Arno tyle, ile umiesz. Powiem wam, pierwsza misja 8 sekwencji mnie zadziwiła pod względem nowej postaci, no, która jest znana właściwie każdemu Polakowi i Francuzowi tym bardziej. Mianowicie chodzi o Napoleona. No, właściwie on znany był na całym świecie, więc się nie oszukujmy. To była taka postać, że normalnie głowa mała, a Europa podbijana była w mgnieniu oka przez niego. Bez problemu. No ale te jego dni panowania się kiedyś musiały skończyć, kiedy wylądował gdzieś na jakiejś wyspie, chyba bodajże w Afryce wylądował, za kraty jakieś, trochę pognił i zmarł. I tak się jego życie skończyło, ale to był człowiek, który naprawdę wiele dokonał. Nie mówmy, że to była jakaś byle jaka postać. Już ci pomogłem, nie martw się. Nie ty pierwszy, ostatni. Nie widzieliście mnie. Tak nic nie zrobiłem. Tylko ten. Załatwiałem formalności, takie papierkowe sprawy. Dobra, 700 metrów mam dobiec. Dla Arno to żaden problem. Chyba, że znajdę jakiś wyciąg, to wtedy mogę jakoś to przeskoczyć. Zawsze też możemy właśnie tak. Okej, git. Teraz możemy parkour w miarę jakiś robić. Może nie jakiś konkretny, ale jest. Jakiś. Wyskocz tak, bo się zabijesz. A dachówki mało kto odkupuje. Czy to metalowe, czy drewniane. To w sumie słuchajcie, różnicy są. Dachówki metalowe i te dachówki drewniane. Jest różnica takiego odgłosu. Ale czy to ważne? To jest chyba najmniej ważna rzecz. O, widziałem, że trzeba będzie go dorwać. Pięknie. Idziesz pół kilometra, spokojnie. Arno, dasz sobie radę. Susy małpie robisz. Próbowałem ogarnąć tą skrzynię nomadów i coś nie za bardzo ten teges. A zrób sobie skok wiary. Dlaczego by nie? Swoj dupę. Dobra, może dobiegniemy już po prostu. Chyba, że znajdę jakiś wyciąg, to wtedy mogę jeszcze się powspinać. To tak machacie w te chorągwie francuskie. Wiem, że chcecie wolności, spokoju,
No ale trzeba jeszcze trochę powalczyć w tej rewolucji francuskiej o jakieś dobro wyższe. Wtedy możemy pomyśleć o wolności. W tej chwili o tą wolność nie wolno myśleć, tylko walczyć. No a wasz Arno Dorian dokona tego wcześniej czy później. Nie ta kokarda. Nie ta kokarda. Wyżej? Czekaj, bo najpierw to chyba będę musiał wybić tych gnojów, że sprawiają tu problem. But I drew the short straws. Execution's for me today. O ty, o ty! Taki, taki szmardy. Teraz dawaj moje hapsy. Czyli potkę. Daj potkę, tylko grzecznie, pamiętaj. Grzecznie masz mi tą potkę. Ma plus sincère gratitude. Gente fakao, chluje. Merci. Nie dają mi gratitude. Że spamił? Merci. Nie dadzą mi. Nie dadzą mi. A to szmaty. Drobne. A ja tylko pomogłem. Dobra, myślę, że trzeba będzie wam pomóc bardziej. Dobre, dobre. Pas sprzątany. Dobra, teraz chyba mogę iść dalej. O, tu ładnie sobie przejdę. I chyba wezmę tą kokardę, jeśli się uda. Ale chyba nie tutaj, wiesz? Trochę ci się chyba pomyliły jednak kierunki. Nie, chyba tego nie wezmę nigdy. Wiem, doczepiłem się takiego małego gówna, ale chcę to wziąć. O to mi chodziło. Dobra, jest tu gdzieś handlarz. Przepraszam. I tu mamy złodzieja do powalenia, więc już natychmiastowo się zajmuję tym. Zaraz go złapiemy. Fajnie, że biegnie w stronie misji popularnej. Kurwa, co ja dzisiaj jadłem, że mi tak się odbija. No cóż, zdarza się. Coś się zje, a potem ci się na okrągło będzie odbijało. Okej, okay, trzeba będzie to tak zrobić. No i ładnie. Po małpiemu. Ale Arno daje radę. Ale tu będziemy fajniej to zrobić. My już chyba 10 minut niespełna tam docieramy. Więc jak widzicie, jak długo trzeba się natrudzić, żeby dotrzeć do miejsca w Paryżu. No i dobra. Już tam idziemy. Niedaleko misję mamy. No to skoczysz mi tam, ja to wiem. Może do środka? Chciałem do środka wyjść. O, tu. Dobrze, dobrze. Ładnie. Ale widzę, że to chyba... O, jest ten wyciąg. Mamy kolejną misję fabularną 8 sekwencji wspomnienia drugiego. Chyba niepotrzebny był ten upadek. Jest jakieś wejście? Pewnie jest, ale my o tym nie wiemy jeszcze. Bonaparte, czekaj, lekka halabarda. Właśnie widzisz jakiś artefakt, nie? Daj mi najpierw sprawdzić, no. Ty to, kurde, chłopie, masz wszystko w tym domu. Czekaj, weźmy ten twój artefakt. Zarąbany. No, weź go. No, czego się bałeś? Trochę dziwnie. Coś tu jeszcze masz?
Nie no, kurde, wojna się dzieje, oni się tu biją, albo na partę sobie pisze coś na jakimś kawałku papieru, no rozpieprza mi on. Dobra, bo, jeszcze tylko wezmę tą kokardę. Tutaj widzę, o, i git. Teraz mogę robić misję. Nie no, co tak dziwnie zbaziłeś? Dobra, podejdź w końcu do tego zakichanego Bonaparte. W życiu tego nie zrobisz. Mamy lekką halabardę i 3 punkty umiejętności. Aha, czyli teraz mamy powstrzymać Ruil. Jego ludzi. Okej, okay, do roboty. W takim razie. Kastenka się zamknę oczywiście. Siema, siema. This morning I was accosted by 3 men carrying some poor soul's head atop a pike. Seems they mistook my uniform for a mark of nobility and demanded I shout long live the Republic to prove my allegiance. I suppose no. Handing out tricolor cockades is now passé. What did you do? I shouted long live the Republic. A man of principle. Life is more valuable than dignity. But this is what happens when you give command of the government to half-starved lunatics and command of the army to bloodthirsty savages. Rui. I wanted him assigned to some out-of-the-way garrison, but the man redefines the term friends in high places. He's untouchable. But you know where I can find him. Rumor about the barracks is that he and a unit of his cronies plan on marching on the Grand Châtelet this afternoon. If he were to meet with an accident, few in France would suffer. My career certainly wouldn't. Well, practice your speech making. A ten co? Kurde, dał nam aż ten drugi. Facepan, tyle mogę powiedzieć na jego temat. Oczywiście nie chodzi o Bonapartego, tylko jego kumpla, kurde. Kurde. Takie chy to możesz sobie w Outlaście porobić, ale nie w Assassinie, nie. Dobra, trzeba pozbyć się jego ludzi. Czyli to będzie nasz cel, bo już czuć tu zapach kolejnego takiego specjalnego zadania. Nobody try anything. Zobaczymy jak to zrobimy. Miękkie lodowanie, miękkie. Come on, boys, find me a warden. Aha. Ładne rzeczy tu się dzieją. A czyżby to miał być już koniec sekwencji 8? I nie wierzę, w to nie wierzę. Zlikwiduj Urilla. 5 wejść, elementy kolekcjonerskie 2. O, coś nowego, czyli coś możemy zebrać tu. Jedno sekretne wejście i 40 strażników. Zaczynamy. Zadanie nie będzie należało do łatwych, ale postaramy się wszystko zrobić, by to nasze zadanie wyszło jak najlepiej. Więc tak trzeba uważać. O, jest takie specjalne wykrzyknikowe zadanie. Więc opłaca nam się to zrobić, bo wtedy już są dwie. Patrzcie. Już się opłaca. Już się to opłaca po prostu. Dobra, czyli to będzie trzeba tak zrobić. Lol, co ty robisz? Nie ma za co. Aha, to tam mamy ratować tych, no i których zabijamy, no ekstra. Dobra, dobra. Zabiliśmy zbirów. A my w ogóle mamy jakieś cele dodatkowe? Czy co? Jakiegoś trochę dziwnie. Gdzie ta kokarda? Tam jest. Aż bym się po nią wdrapnął. Nie wiem, tak mnie jakoś kusi, ale nie wiem jak teraz się tylko tam dostać. Ale Arno, nie przytulaj się do ścian. Bo wiesz jak to wygląda potem w praktyce. A tam to chyba będzie ciężko się dostać w ogóle.
Kurde, stary. Aż tak ciężko ci? Dobra, odpuścimy sobie. A skrzynia chociaż? Jakaś? Tam mamy. Tam też się jakoś za łatwo nie dostaniemy. Chociaż nie, tam mamy przejście. Tam mamy tego gościa do zabicia. Ale na razie... jeszcze bym pokombinował. O, jest skrzynia. Otworzymy ją. A, co się okaże. Ach. Ryzyk fizyk. Blisko. Bardzo blisko. Ale nie łam teraz! Jak teraz wszystko połamiesz, to będzie ciężej. No. I tak ma być. Dawaj kasy, dużo kasy. No, co tak mało? Nieważne. Idziemy dalej. Wyzwolenie strażnicy i teraz okazja do odwrócenia uwagi, ale my... jak my mamy to zrobić, skoro to są te kolczatki pieprzone? Nie przyjdziemy tak. Trzeba jakiegoś innego sposobu. Może z waszej tej propozycji skorzystamy. Jesteście w końcu naszymi sojusznikami teraz. Tak, tak, wiem, że mnie lowciacie. Lowciacie, kurde, low. O kurde, fuck. Kurde. Nie widziałeś go. Mam nadzieję. Jakby tu dalej przejść? Dlaczego te... ja nie wiem, dlaczego to wszystko tak dziwnie wygląda. Ale ty lepiej byś tak od samego, bo teraz już nie ma żartów z tą misją. Żartów z tą misją, ale trochę. Leave him. Look at these posh bastards. Bet they weren't fed on bread and water. Stretching. Not hearing things now. A teraz trzeba wykonać zabójstwa z osu. Dobra. To zrobimy też tak. Tylko niech ten koleś tu podejdzie. Podejdziesz tu? Widzę, że ten koleś się ze mną nie chce pieprzyć. No dobra. Znaczy w innym sensie, że myśli ten bot. O kurde. Teraz tu podejdzie. On tu teraz podejdzie. To wiem. Nie wierzę, że on mnie nie widzi. Jak dla mnie to już powinno być wykrycie dawno. Ile będziesz tak, człowieku, stał? Kurde. Tam są następni. O, spokojnie, jeszcze zrobię mi te zabójstwa zza osłony. Jezu, ja zmarnowałem to wszystko tylko po to, żeby ten dekiel mógł sobie przybiec. Nie, no dobre, dobre. Dobre. Guten places, kurde. Sorki na te moje spamy. Zamknij się. Teraz idziemy.
Hold a moment. Podejdziesz, to ja wiem. A jak tylko podejdziesz, to jeszcze cię czeka. Cicho bądź. Zawsze jeszcze mam to w zapasie. Podejdziesz tu? No i co dalej? Fuck. Podajesz? Please. No nie, jak mogłeś takie spieprzyć? Dobra. Rąbacz. Hold fast, men! Cut them down! Protect the prisoners! Death to the traitors! Beat them back! Vive la révolution! Steady! Into the breach! Hold that line! Kill them all! Then cut! I'll liberate your bloody head from your body! No, i ładnie. Do you mind if I perforate your liver? What's going on? Dobra, panowie, schować szpady. I zatkać mnie. No. O, zebrałem wszystkie artefakty w tej dzielnicy. Co dostanę? Aha, dobra. Bardzo mnie to zainteresowało. Idziemy dalej. Co? No, oni jeszcze gwiżdżą. Nie, ja im ratuję dupska, oni jeszcze sobie pozwalają na takie rzeczy. No, ja im zaraz gwizdnę. Dobra. Czyli tutaj widzę, że następni. Ekstremiści nie robią sobie jaj z byle czego. Kurde, ale jak ja tu teraz przejdę? Mnóstwo tych ekstremistów. Tych dwóch bym gnojów powybijał najpierw, bo oni mi tutaj najbardziej dręczą. I zrobimy teraz coś takiego. O! No nie, miałbym zabójstwa z krawędzi, no. Super, super. Ale chyba jeszcze jest okazja, nie? No takie coś. Mam nadzieję, że jeszcze mam. A, pewnie, spokojnie. Look, Warden! Your brother's here to visit! But don't you wanna see him? Najpierw rozpalić ogień. Come now, Warden! Let's have a cheer! Vive la révolution! Okej. Okay. What's the matter? Not a fan of liberty? Freedom bores you? Czekaj. Najpierw to trzeba będzie was. Look. He misses you. Skopować. Tut, tut, Warden. Your brother will think you rude. Chyba jest jeszcze jeden. Oj. He's lost a bit of weight since last you saw him. Oh, are you sulking, Warden? Well, I'm terribly sorry, Warden. Only, well, we couldn't find the rest of him. Albo wziął teraz tą kokardę. O, bo teraz jest okazja. Well, if you don't want it, I suppose it would make a fine souvenir. O kurde, ale głupo. Co on śpiewa? Ja nie mogę. Downa ma cholerę. Cicho, kurde, co drzesz tą tłustą japę? Najpierw to byśmy ten ogień rozpalili. Cholerę. O fuck. Jezu, ale bym się zabił, poważnie. Mało co brakowało i już bym padł. No co z nimi, no? No widzę, że mają obstawioną ochronę w cholerę. Zaraz my to wymyślimy plan. Jakiś tutaj z nim.
niszczymy. O kurde. O grubo. O w cholerę grubo. Ale zaraz to padnie. Zaraz będzie BUM! Dobra, fajnie. Ja się pozbyłem tych gnojów. Małe utrudnienie. Czy w sumie ułatwienie dla mnie, ale utrudnienie dla tego imbecyla. O, tu się ładnie pali. Nikt tam nie przeżył, mam nadzieję. Tu jeszcze chciałbym zrobić jedno zabójstwo z krawędzi. Żebym miał to wszystko, te takie pierdoły pozaliczane. I żebym miał to z głowy. Oj. Fuck. Żebyś tylko nie zaalarmował. Zaraz zniknę. Trzeba będzie tego Ruilla zlikwidować. Tylko to już nie będzie takie proste teraz. Pilnuj tam swojej dupy. O kurde. Fuck. No fajnie. Wam się wydawało, mnie tu nie ma. Czekaj, zaraz się zajmę tobą. Dobra, sięgnie. Ma zasięg. BUM! Kurde, matko, muszę was pobić, że za mi to ciężko się dogadać. Pięknie. Mogę was jakoś uwolnić? Nie, najpierw to muszę tego dziada ubić. O! Poszło! Slow motion. If you have orders to remove us from this hall, you must also get authority to use force. For we shall yield to nothing but bayonets! A guest! Za prawicą! Minister is to govern. To govern is to reign. That is the essence of the problem. Mr. Mirabeau. Bonjour. Pathetic, isn't it? Surely France deserves better. Yes. What was that? Palais de Luxembourg. Roy, clean up your mess, it's time. Told you I could make him talk. O kurde, nieźle był trzepany, Roy. You've done well, Captain. Breathe. The price of grain is higher than ever, Grandmaster. Our agents are in place to divert the shipments to our docks. They await only your command. Good. Starve them. Through famine and fury, they will see their false masters for what they are, but do it gradually. What you're asking will take at least a year, Grandmaster. If not two. Dobra, mało. Dobra. I teraz trzeba będzie stąd wyjść. Jeszcze pozwolę go przeszukać. Ktoś pewnie będzie miał. Kukurydza. No nie wierzę. Nie spodziewałem się po nim, że... O, lekarstwo ma. Nieźle, nieźle. Co mamy tutaj do ogarnięcia? Tylko co z nimi? Może mam się do nich wrócić, co? Tak na chwilę. Nie wiem jak to zrobię, ale bym chciał do nich wrócić. Jakieś okienko musi być, jest otwarte.
tam do nich wrócę. Jak to było? Chyba, że trzeba najpierw się przedrzeć przez te linie strażnicze. Czekajcie. Teraz to się ogarnie. Skrzynia jest pewnie nade mną. To nie ma łatwizny. Aha, nie, to w sumie dobrze było. Teraz coś musiałem źle zrobić. Tu nie da rady. Nie, bo próbuję coś rozkminić, ale widzę, że z tej mrojej rozkminy to za dużo nie będzie. Dlatego chyba jednak tu wracamy. Ale ładnie, ładnie go zabiłem, no nie ma co. Nie ma co, porządnie go rozkminęliłem. Aha, to już mamy w sumie wszystko zrobione, nie? Ale tu coś by chciałby wskazywać. Chyba jednak coś muszę zrobić, żeby ich jakoś przekonać. Dobra, tu mamy okienko. Możemy tu wbić. O kurde. Wpuśćcie sobie. Was right in front of me. Something's not right. Traitor, die! Dobra. Out there, citizen! Jak chcę cię tutaj dostać? Ała! Czekaj. Zniszczoną w nieskończoność założę się. Naporą mało kolesia ewidentnie. Ja chcę tam się dostać do moich. Lepiej poszczelać się. Dla rozrywki. Co robisz? Tu się mieli dosyć. No właśnie. Sortisz tak długo, co robię. Ale chodzi mi o te. O, tu jest jakaś inna skrzynia. Najpierw to muszę, bo uniknąć tej interakcji. Nie wiem, jak się muszę. Okej, okay, jest. O, otworzyłem sobie. Zaraz uciekniemy z tego poli, chcę tylko to polutować. Chcę jakieś gówniaki wziąć, byleby to było przeszukane. O, to widzę. Otwarte okienko, kolejne. Co ty robisz? Fuck. Chcesz kiedyś chyba się zabić i to zdrowo. Aha. Panie, że są otwarte okna i jednocześnie zamknięte. No, no pozdro. Okej, okay, teraz tak. Tu widzę, że można się dostać. Dostaniesz się tam, ja to wiem. No i ładnie. O! Nie, tutaj też zamknięte. Żartujecie sobie? Dobra, uciekamy. Jak dla mnie już tu nie ma co robić. A tą skrzynię to nie wiem, kiedy indziej sobie ogarnę. O! No cóż, teraz to opłacałoby się stąd uciec, tylko nie ma tu żadnego stogu siana jeszcze wytropionego przez nas, ale zaraz dojdziemy do tego. Okej, dobra. Co ty, Arno, robisz? Wiem, że straciłeś głowę na tej misji, ale no bez przesady. Dobra, uciekliśmy, już mam dość. O, i koniec ósmej sekwencji. A zobaczymy, co to ta halabarda. Lekka halabarda, no. Damage'a to ona chyba raczej za bardzo nie będzie robić. Więc nie, nie przyjmuję. Ale mamy 3 punkty umiejętności. Kontynuujemy. Będą jakieś digi-dingi w Helixie? Frederick Rull. Okej, okay, ósma sekwencja zrobiona. Tylko jeszcze obadamy, co mamy dalej robić. Widzę, że tu mamy niedaleko misję sekwencji 9. Dobra, ale pożegnamy się już. Dzięki wielkie za obejrzenie kolejnego odcinka z Assassin's Creed Unity. I
Jeżeli Wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Teraz jeszcze tutaj dorwiemy przestępcę i się pożegnamy. Prawda, że te tłumy muszą mnie spowalniać. Czekaj, jakbym dobrze trafił, to bym trafił. Dobra, rąbać. Jeszcze z tymi Francuzikami to walczymy na koniec. Kończymy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie jeszcze raz. Jeżeli Wam się ponownie spodobał, no to już powtórzyłem i się nie powtórzę drugi raz. Trzymajcie się. Na razie. Yo. Jedność. We're ready to fight.